Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Nie każdy przedsiębiorca na urlopie naprawdę wypoczywa. Niektórzy stale sprawdzają służbowe maile i odbierają telefony. Czy rzeczywiście nie możesz zostawić swojej firmy samej na 2 tygodnie? Zaprasza Marek Jankowski. Witam w odcinku numer 279, znajdziesz go na maławielkafirma.pl/279. Dlaczego niektórym przedsiębiorcom na urlopie tak trudno oderwać się od spraw firmowych? Zwykle chodzi o strach. Boję się, że klient zgłosi jakiś problem, ja nie odpowiem i zrobi się z tego wielka afera. Boję się, że kiedy będę sączył drinka na egzotycznej plaży, ominie mnie jakaś niesamowita biznesowa okazja. Boję się, że pracownik bez mojej pomocy nie będzie wiedział, co zrobić albo podejmie złą decyzję. Dziś poszukamy sposobów na to, żeby firma działała sprawnie w czasie Twojego urlopu i żeby sprawy biznesowe nie zakłócały Ci wakacji. No właśnie, to jest temat dzisiejszego odcinka. Panie i panowie, rozmawiamy o tym, jak przygotować firmę do urlopu, żeby ten urlop przebiegał dla nas spokojniej, żebyśmy mogli odpocząć, a żeby wszystko, co ma się wydarzyć w firmie w tym czasie, działo się. Więc... To jest nasz dzisiejszy temat. Chciałbym się dowiedzieć, jak wy to robicie. Chciałbym poznać wasze doświadczenia. Co takiego przygotowujecie, planujecie, organizujecie, żeby firma działała sprawnie wtedy, kiedy wy wypoczywacie? Mamy na linii Alberta. Cześć, Albercie. Cześć, Marek. Witam wszystkich. Na początek chciałbym się podzielić ze wszystkimi stałymi takimi moimi rozmyśleniami, które dotarły do mnie, jak byłem na urlopie w zeszłym roku, jak już prowadziłem swoją działalność. A mianowicie, jak pracowałem na etacie przez ponad 10 lat i przychodził ten lipiec, sierpień i do tego urlopu było 4 tygodnie, 2 tygodnie, to człowiek tak wyczekiwał. Tak. A piątek przed weekendem, który poprzedzał, to już był, kurczę, jeszcze tylko do 16. Przekieruj rozmowy, przekieruj maile i spadaj, wyłącz telefon, zostaw wszystko, jesteś wolny, tak? Tak. Jak jestem przedsiębiorcą, to cisnę. Jeszcze ta 20 w piątek, jeszcze, bo już w sobotę wyjeżdżamy w góry, akurat w zeszłym roku byliśmy, to jeszcze cisnę. Jeszcze ostatni klient, jeszcze ostatni temat, jeszcze współpracownik, jeszcze coś. Także kompletnie moje wyobrażenie na temat urlopu przedsiębiorcy się zmieniło, tak? To prawda. Zmieniło się też z tego powodu, że trzeba to bardzo dobrze zaplanować i myślę, że taka rada, którą... Chyba najprostsze, ale najprostsze rady niekiedy są najlepsze. Do tego się po prostu trzeba dobrze przygotować i przygotować firmę, zaplanować, poinformować klientów, szczególnie nie tylko klientów, ale i kontrahentów, partnerów biznesowych, że słuchajcie, będę niedostępny, nie będzie mnie ustawić po prostu autorespons, zostawić jakiś numer, gdzie mogą na przykład z SMS-a w sprawach bardzo pilnych, chociaż to pojęcie to też jest takie względne. Mm-hmm. Pilne słowo to jest dla każdego co innego, tak? Otóż to. Ja jeszcze mam takie rozmyślenie, bo tak, można ustawić sobie przekierowania na telefonie, można ustawić sobie wyłączenia SMS-ów, tak, że jak ktoś do mnie dzwoni, napisać mu szybkiego SMS-a jednym kliknięciem, można ustawić maila, ale wiele biznesów odbywa się w internecie, tak, i jest po prostu na online, nas nie ma, nie obserwujemy Facebooka, YouTube'a i tak dalej, tam się mogą dziać rzeczy, tam się może zadziać taki wielki hejt, który później spadnie na nas, jak wrócimy, jak odczytamy te wszystkie komentarze, które może bardzo utrudnić biznes, nie chcę powiedzieć, że pogrzebać. I to jest w mojej ocenie chyba z tym przedsiębiorcą na urlopie najtrudniejsze, z czym ja się zmierzyć na tą chwilę nie mogę, bo inne rzeczy raczej organizacyjnie są mega do poukładania. Mm-hmm. Ale tego jakoś, może ty, Marek, masz jakieś podpowiedzi, albo ktoś ze słuchaczy, który będzie się z tobą łączył w poprzednich, później w wypowiedziach, to podpowie, jak to zrobić, kiedy nas nie ma, my wyłączamy wszystko, tak, jeśli chodzi o media społecznościowe i wtedy się dzieje coś i spada na nas taka mega lawina. I jakby ja się tego boję, tego się obawiam najbardziej, nie? Aha, no bardzo, bardzo jestem ciekawy, czy ktoś ma na to sposób. Wielkie dzięki, Albert, trzymaj się, na razie. Zastanawiam się rzeczywiście nad tym, jak to rozegrać, bo bardzo trafnie Albert powiedział, że to, co dzieje się niekoniecznie w naszej skrzynce mailowej, ale to, co dzieje się w mediach społecznościowych, może nam łatwo umknąć, kiedy jesteśmy na urlopie, a to nas zdecydowanie dotyczy, więc powinniśmy o tym wiedzieć. No i oczywiście można sobie ustawić różnego rodzaju usługi, alerty, powiadomienia, tyle tylko, że one też zakłócają nam urlop, więc nie wiem, czy da się jakoś... Jest coś takiego na przykład w Brand24 jak Storm Alert, czyli kiedy jest
bardzo dużo wzmianek, niekoniecznie dużo, ale kiedy są wzmianki o dużym zasięgu związane ze słowami kluczowymi, które sobie ustawimy, no to wtedy oprócz takich normalnych raportów, które dostajemy regularnie, na przykład codziennie, czy tam raz w tygodniu, jak sobie ustawimy, to dostajemy takiego dodatkowego maila, że teraz właśnie coś się dzieje, jest jakiś alarm. On niekoniecznie musi być alarmem w znaczeniu negatywnym. Może być tak, że ktoś o nas powiedział, kto ma duży zasięg, czy napisał w internecie i nagle ta wiadomość do nas dociera, ona jest jak najbardziej pozytywna, no i wtedy też taki alert się aktywuje, ale to jest pewien sposób na to, żeby na przykład takie maile z takim właśnie nagłówkiem trafiały do naszej skrzynki, czy na jakiś specjalny adres właśnie dedykowany tylko wakacjom, który sobie postanowimy sprawdzać jako jedyny, a te wszystkie pozostałe zostawały w normalnej skrzynce. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że temat takich przygotowań wygląda zupełnie inaczej, kiedy mamy zespół i kiedy możemy wydelegować pewne rzeczy i wyznaczyć zadania. Zupełnie inaczej, kiedy mamy firmę jednoosobową i nie mamy kogo obarczyć takimi obowiązkami. Ale myślę, że macie doświadczenia i w jednej, i w drugiej sytuacji, więc mam nadzieję, że się nimi podzielicie. Ja mogę podzielić się moim doświadczeniem, które było, no mogę powiedzieć, nawet traumatyczne do pewnego stopnia, dlatego że kiedy pojechałem na swoje pierwsze wakacje jako przedsiębiorca, no to spotkała mnie sytuacja, której się kompletnie nie spodziewałem. Wyjechałem na te wakacje, byłem kilka miesięcy po otwarciu firmy i bardzo mi zależało oczywiście na tym, żeby nie stracić nawet jednego klienta, który gdzieś tam być może w tym czasie, kiedy mnie nie będzie, zgłosi się do biura, bo wynajmowałem biuro w centrum Wrocławia. No więc i na stronie internetowej zostawiłem informację, że nie będzie mnie wtedy i wtedy, wracam tego i tego dnia. I na drzwiach tego biura zostawiłem taką informację. No i pojechałem na wakacje, pojechałem do Gdyni i poszedłem, pamiętam, jest coś takiego w Gdyni, w Orłowie, jak kino letnie na plaży. Poszedłem do tego kina na plaży. To był film Dziewczyny z kalendarza. Pamiętam, to był 2004 rok, a ja ciągle pamiętam ten film. Dlaczego go pamiętam? Dlatego, że kiedy siedziałem na tym seansie, seans zaczynał się mniej więcej koło godziny 22, no bo już musiało być na tyle ciemno, żeby coś było widać na tym ekranie, więc zaczął się seans, ja siedzę, oglądam i słyszę, czy wibruje mi, już nie pamiętam, telefon, patrzę, stacjonarny numer wrocławski, którego nie znam. Mniej więcej za 15-11 wieczorem to była. Kto do mnie dzwoni o takiej porze? Odbieram, a tam głos męski mówi: dzień dobry, jestem portierem z budynku, gdzie pan wynajmuje biuro, było włamanie do pana. No i tak się nauczyłem, że niekoniecznie warto przesadzać z informacjami na temat tego, że nas nie będzie. Zwłaszcza jeżeli są to informacje umieszczone na przykład na drzwiach biura, które mieści się w jakimś budynku, gdzie owszem jest ochrona na dole, ale ten ochroniarz przechodzi przez korytarze być może raz czy dwa razy dziennie. No, grozi to niestety tym, że ktoś taką informację wykorzysta wcale nie po to, żeby wrócić do nas jako klient, kiedy my wrócimy z urlopu, ale po to, żeby wejść do naszego biura w czasie naszej nieobecności. No i takim sposobem, jako świeżo upieczony przedsiębiorca z kilkumiesięcznym stażem, pozbyłem się komputera i ochroniarz kompletnie nie był w stanie powiedzieć, kto ten komputer wyniósł, bo tak się składa, że w tym samym budynku piętro niżej mieściła się firma komputerowa i ludzie, którzy nosili komputery, byli tam po prostu codziennością, więc nikogo nie zdziwił taki widok. Tak to wyglądało. No, taką miałem przygodę na swoim pierwszym urlopie jako przedsiębiorca, więc tutaj myślę, że jest lekcja, która przyda Wam się do tego, żeby pewnych tego rodzaju sytuacji unikać, zwłaszcza jeżeli właśnie miejsce, gdzie macie firmę, miałoby zostać samo, bo wiadomo, jeżeli są tam pracownicy, no to też informacja o tym, że szefa nie ma, nie jest na drzwiach potrzebna. Czekam na Wasze telefony. Ciekawy jestem, jak się przygotowujecie do wyjazdu na urlop. Czy macie jakieś swoje procedury na tę sytuację, jakąś taką listę, którą zawsze odhaczacie. Myślę, że
każdy ma, nawet jeżeli nie prowadzi formalnie takiej listy, to każdy, czy prawie każdy ustawia autoresponder, żeby rzeczywiście te informacje, które przychodzą do nas w czasie urlopu, no nie zostawały takie zawieszone w próżni, tylko żeby nadawcy tych wiadomości dowiadywali się, że jesteśmy na urlopie i kiedy wrócimy, bo to jest też dość istotne. O, Albert znowu dzwoni. No cześć, Albert. O, cześć, ponownie witam. No hej. Halo? Postanowiłeś zachęcić innych, bardzo dobrze. Tak, postanowiłem zachęcić innych, trochę szybko skończyłeś ze mną rozmowę, ale skoro nie ma innych połączeń, a jak będziesz widział, że są inne osoby chętne, to proszę powiedz mi, przerwiemy wtedy połączenie. Okej, okay, tylko nie jestem pewien, czy ja to zobaczę, kiedy będziemy rozmawiać, wiesz, także spróbuję, może będzie to widać, okej. Okej, okay. Więc ja powiem w ten sposób. Jak już wspominałem na antenie w poprzednim podcaście, może ktoś słyszał, może nie, ja zajmuję się wsparciem plantatorów truskawek, malin, jeśli chodzi o produkcję pysznych owoców, tak? I przed urlopem starałem się tak poukładać wszystkie swoje rzeczy, żeby na te 2 tygodnie maksymalnie wyciszyć, ale to była tylko teoria, bo i tak były telefony, i tak ludzie gdzieś tam dzwonili i się dopytywali. No i tak jak wspomniałeś, Marek, o swoich doświadczeniach, też bałem się tego, że jak ja zostawię klienta na 2 tygodnie, okej, może się nie obrazi, może mnie nie zostawi, ale na pewno to w jakiś sposób popsuje relacje. To też zależy od osobowości, tak? Dużo od klienta. Byli tacy, którzy nie dzwonili, i za to ich bardzo szanuję, a byli tacy, którzy jednak mimo coś znaleźli jakiś błahy powód, powiem to w ten sposób, żeby jednak się kontaktować. Ja telefon wziąłem i maila miałem, żeby też być po kontakcie, tak? Druga sprawa to też jest planowanie urlopu w kontekście różnych wydarzeń. Moja praca jest bardzo mocno sezonowa i ja na przykład na urlop mam tylko drugą połowę sierpnia, bo do tego czasu mam sezon, szczyt sezonu, później jakieś eventy, jakieś wydarzenia branżowe, inne rzeczy, tak? Więc ja, jeśli nie pojadę pomiędzy gdzieś 10 a 25 sierpnia, to w zasadzie okienko urlopowe u mnie mija. Nie wiem, jak to jest u innych, czy mogą sobie tak wybierać, nie wiem, od czerwca do września. No właśnie, czy mogą wybierać, to jest wątpliwa sprawa, bo to na pewno zależy od sezonu. I tutaj wiem, że no, u mnie w firmie na przykład, ponieważ my wydajemy czasopismo, to u nas zawsze urlopy są dopasowane do cyklu wydawniczego. Wiadomo, że kiedy wychodzi nowy numer, a te kolejne numery ukazują się średnio, powiedzmy co 2 miesiące, czasami trochę częściej, to no trzeba się wstrzelić z tymi urlopami tak, żeby właśnie wychodził nowy numer, bo wtedy jest czas względnie spokojny. Im bliżej deadline'u, im bliżej wysłania kolejnego numeru do druku, tym bardziej potrzebna jest obecność każdej osoby w firmie. Dlatego planujemy te urlopy zawsze po deadline'ie, wtedy kiedy już poszedł numer do druku i my mamy chwilę spokoju. No tak, Maryka, ale pracuje ileś osób w twoim wydawnictwie, prawda? Iluś tam redaktorów i tak dalej, to jest prawda? Mała firma, no, to jest kilka osób. No okej, ale mogą się wzajemnie uzupełnić, tak? Jeżeli ktoś coś zrobi i przekazuje drugiemu, to generalnie może, oczywiście wiadomo, że jak wypadną 2 osoby ze składu 5-osobowego, no to już się robi gorąco, ale nawet jeśli z 3-osobowego wypadnie jedna, to myślę, że można to poukładać. Takie jest, myślę, jakby moje zdanie, tak? Znaczy zawsze na pewno dobrze, wiesz, zawsze dobrze, jeżeli jest nawet jedna osoba, to jest taki dyżurny, prawda? To znaczy, jeżeli klient się zgłosi, to jest ktoś, kto jest w stanie zdecydować, to może zaczekać na powrót osoby, która zajmuje się tym na co dzień, albo to jest bardzo pilne i trzeba to, no w tej chwili się z tą osobą urlopowaną skontaktować, żeby powiedziała, co dalej. Dokładnie, tak jak wspomniałeś wcześniej, użyć jakiegoś kodu, tak, 2 połączeń, czy jakiegoś pustego SMS-a, czy jak te hasła, tak, weź na chwilę odbierz, żebyśmy tutaj porozmawiali i dopięli, bo jest ten. Znaczy w przypadku wydawnictwa to też, tak jak mówisz, można to poukładać. Ja myślę, że gorsze sprawy są, kiedy mamy klientów, tak, bo i to, co wspomniałem, czyli relacje z tymi klientami, żeby oni, okej, swój urlop szanują i każdy swój szanuje, no ale jeśli oni mają jakiś problem i widzą, że my jesteśmy rozwiązaniem tych ich problemu, to oni z reguły nie chcą czekać. A jeśli poczekają, no to w zasadzie może później być wszystko, tak? Mogą już do nas nie wrócić, albo stracimy takiego klienta lub go gdzieś tam zamrozimy. No dobra, ale czy to znaczy, czy ja dobrze rozumiem, że jesteś zwolennikiem tego, żeby nagiąć się do potrzeb klientów i uszanować to, że okej, okay, ja mam urlop, natomiast ty, kliencie, jak masz potrzebę, no to ja jednak mimo wszystko jestem dla ciebie?
Znaczy ja tak robię i na moim ostatnim urlopie jako przedsiębiorca tak po prostu robiłem, naginałem się, tak? Mimo że tak jak wspominałem ci wcześniej, wysyłałem wiadomości, starałem się ich wszystkich odwiedzić, starałem się zrobić wszystko, tak? Żeby te 2 tygodnie bez mojej obecności w cudzysłowie jakoś przeżyli. Jedni to uszanowali, tak jak wspomniałem, inni nie do końca, ale ci, którzy nie uszanowali, no ja po prostu byłem z nimi w kontakcie, odbierałem od nich telefony, odpisywałem na SMS-y. Zawsze to była taka forma kontaktu, jaką klient podjął, tak? Czyli jeżeli pisał do mnie na Messengerze, no to był Messenger. Jeśli telefon, to telefon, tak? I starałem się w tym kontakcie być, ale takie miałem zdanie, takie jakby podejście, że minimalistyczne, tak? Mimo że wymagało to ode mnie jakiegoś mocniejszego zaangażowania, to próbowałem mu pomóc tu i teraz, ale nie jakoś mocno się angażując, no bo też i narzędzi nie miałem takich. I wiadomo, na urlopie człowiek gdzieś tam jest wyjechany daleko, więc no, kwestia tylko rozmowy. Bardziej mi zależało na relacjach, po prostu na relacjach, tak? Żeby nie popsuć sobie z klientami, tymi, którzy do mnie dzwonią, po prostu relacji. Tak, przy czym to wiesz, to zawsze jest to ryzyko, że jeżeli klient się zorientuje, że może ci wchodzić na głowę, to będzie ci wchodził na głowę. I ja to świetnie rozumiem, bo ja miałem dokładnie takie samo podejście. To znaczy też no, wychodziłem z założenia, że jak klient ma pilną potrzebę, a ja jestem, zwłaszcza no, kiedy prowadzę firmę niedługo, zależy mi na tym każdym kliencie, dlatego że nie czuję jeszcze takiej stabilizacji. Nie mam takiego, wiesz, poczucia, że nawet jeżeli jakiś klient strzeli focha i sobie pójdzie, no to jakoś nie odczuję tego bardzo, bo mam odpowiednio dużo innych. Więc na początku faktycznie ja też miałem takie podejście, ale to nie jest dobre podejście. Znaczy moja osobista, wiesz, natura mówi mi, no jak człowiek ma potrzebę, to mu pomóż, ale biorąc pod uwagę interes firmy i to, że wiesz, no ja nie chcę być niewolnikiem mojej firmy, tylko chcę, żeby firma była dla mnie, to ja, żeby sprawnie pracować przez cały rok, zasługuję na to, żeby mieć święty spokój na urlopie. Bo jeżeli ja w czasie tego urlopu nie wypocznę, no to później przez cały rok będzie się to na mnie odbijać, będę bardziej zmęczony i okej, być może zachowam tego jednego klienta czy dwóch, którym pozwoliłem do siebie zadzwonić w czasie urlopu, ale nie wiadomo ilu klientów nowych nie zdobędę przez następny rok, dlatego że nie będę tak wydajny, nie będę tak zmotywowany i nie będę miał takiej frajdy z pracy, jak wtedy, kiedy się wraca po wypoczynku. Więc ja rozumiem cię jak najbardziej i życzę ci tego, żebyś jak najszybciej też poczuł, że wiesz, że czujesz, że możesz się przestawić, że możesz powiedzieć klientom, uszanujcie, ja szanuję was, szanuję wasze potrzeby, wy uszanujcie moje potrzeby, dlatego że to jest partnerski biznes. Wy owszem, jesteście moimi klientami, płacicie mi kasę, ale ja daję z siebie wszystko, żeby w zamian za tę kasę zaspokoić wasze potrzeby, więc to jest partnerski układ, to nie jest tak, że wy mi robicie łaskę. Ja się, Marek, w 100% z tobą zgadzam, ale też gdzieś tam z tyłu głowy dźwięczą mi twoje słowa, które na podcaście wypowiadałeś, że 6 razy trudniej jest zdobyć nowego klienta niż utrzymać stałego, tak? Tego, który już do nas przyszedł, tak? I łatwiej jest tą obsługę niż prawda, wydać jakieś pieniądze czy w ogóle wysiłek, tak? Poświęcić swój czas na zdobycie tego nowego. Poza Jasne. Tym, jeśli klient odchodzi, to zawsze, znaczy tak, z jednej strony, jeśli on odchodzi i nie dzieje się nic, bo odszedł, no to też trzeba pomyśleć, co się stanie, jak on odejdzie, tak? Bo może, nie wiem, na chwilę, na rok o nas zapomnieć, po roku gdzieś tam się spotkamy na targach i wrócimy, tak? Wyjaśnimy sobie sytuację i wrócimy. Takie historie też są, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli on wyjdzie, odejdzie i zacznie na lewo i prawo gdzieś tam opowiadać, tak? I mówić, jak mu było niedobrze, jak mu było źle i koloryzować, tak? No to też jest taka sytuacja, kurczę, przez no, głupią sprawę, głupi telefon na urlopie, narobiłem sobie znowu bigosu. Może to jest taka moja trochę fobia i podchodzę do tego zbyt tak emocjonalnie, jak mnie w tym momencie słuchasz, no ale jednak w tym świecie online'owym, w tym świecie social mediów, gdzie informacja leci z ułamkiem sekundy, no myślę, że trzeba na to zwracać uwagę, tak? Szczególnie jeśli właśnie gdzieś tam w internecie, a każdy dzisiaj chyba przedsiębiorca mniej lub bardziej jest w tym internecie obecny, tak? Tak, tak. Przy czym, wiesz co, opowiem ci... Ja nie mam stresu z tym, że jakiś klient, który poczuje się, wiesz, jakby napisze w tym internecie, no dobra,
chciałem coś tam od Alberta, dzwoniłem, czy tam pisałem maile, a on mi powiedział, że on teraz się tym nie zajmie, bo jest na urlopie. No to jestem przekonany, że komentarze pod takim wpisem wcale nie byłyby tylko i wyłącznie na korzyść tego klienta. Znaczy być może byłby ktoś, kto by mu przyznał rację, no tak, firma miała cię w nosie, ale założę się, że byłoby też dużo ludzi, którzy by powiedzieli, stary, ale czego ty się spodziewasz? Gość jest na urlopie, więc daj mu odpocząć, a kontaktuj się z nim wtedy, kiedy wróci z tego urlopu. Myślę, że taka, wiesz, świadomość tego, że ludzie potrzebują odpoczynku i przedsiębiorcy też potrzebują odpoczynku, jest na szczęście coraz większa. Tak, ja się z tobą zgadzam, że przez to, że jesteśmy niewypoczęci, niewyspani, nie mamy tego czasu na regenerację myśli, na pozbieranie, to się odbija na naszej pracy, na naszej jakości, na tym, co my dajemy innym. Bez wątpienia się z tym zgadzam. Poza tym, jeśli byłby taki spis, to nie byłby tak, jak ty powiedziałeś, tak? Ja bym go inaczej zacytował, tak? Albert do mnie nie przyjechał, przez to zgniły mi truskawki i jestem stratny furę pieniążków, tak? Bo się coś na mojej plantacji, to chyba byłby bardziej w tą stronę. Okej, no dobra, tylko zobacz. Bo to wchodzimy już trochę w temat w ogóle, no nie urlopu, tylko komunikacji i sytuacji kryzysowych, bo o tym też tam było w podcaście, to podlinkujemy odpowiednie odcinki. Ale sytuacja jest taka, że klient przedstawia swoje argumenty, a ty przedstawiasz swoje. Jeżeli ty masz dowody na to, a masz, że wysłałeś temu klientowi maila, że cię nie będzie, że wcześniej go uprzedziłeś, wiesz, że to nie było z dnia na dzień, tylko uprzedziłeś go wcześniej, w tym i w tym terminie mnie nie będzie. Proszę tutaj, nie wiem, kontaktować się z kimś albo zaczekać, albo jeżeli jest sprawa pilna, to kontaktować się w taki sposób. No to rzeczy jest do ogarnięcia. To, wiesz, zawsze może się trafić klient, który po prostu ma zły dzień i on, wiesz, on cię zawsze może obsmarować, niezależnie od tego, czy będzie miał argumenty, czy nie. Więc wiesz, jakby myślę, że nie ma co się na zapas stresować tym, że ktoś cię obsmaruje bez racjonalnego powodu, tylko trzeba, wiesz, no, jeżeli działasz rozsądnie i komunikujesz się z tymi klientami tak, że nie masz się czego wstydzić, jesteś transparentny i w razie, gdyby ktoś ci coś zarzucał, to ty masz argumenty, żeby pokazać, że racja jest po twojej stronie, no to wiesz, to jakby ryzyko, że ktoś złośliwie coś o tobie niedobrego napisze, niestety zawsze istnieje, no i tutaj nie mamy na to wpływu. Zgadzam się. Czyli twoim zdaniem rada dla przedsiębiorców jednoosobowych, którzy są bardzo mocno związani relacyjnie ze swoimi klientami, z tym, co robią, dla firm, które nie zatrudniają, tak jak moja, pracowników, tak, jest taka, że no po prostu jak wyjeżdżam już na ten urlop i podjąłem decyzję, że jadę gdzieś z rodziną, tak, czy w ogóle nawet nie jadę, ale mam ten urlop, ten czas, który nazywam urlopem, to żeby to był czas z definicji urlopu, a nie czas, kiedy ja nie wiem, jak to nawet określić, tak, trochę jestem na urlopie, a trochę jestem w pracy, trochę tak, bo to ani praca dobrze nie wyjdzie, ani urlop dobrze nie wyjdzie. Tak. Jakbyśmy chcieli Włosza Brzezińskiego zacytować no w tym momencie. I tak? Myślę, że rodzina też może mieć uzasadnione pretensje, że miałeś odpoczywać i być z nimi, a ty tak naprawdę cały czas tak. Głową jesteś w firmie. Także ja mówię, zdaję sobie sprawę z tego i sam też tak też tego doświadczyłem przecież, że na początku, kiedy człowiek jest sam w tej firmie, to no każdy jeden klient jest dla niego na wagę złota, to się nagina do potrzeb tych klientów bardziej. Tylko zachęcam do tego, żeby mieć świadomość tego, że nawet jeżeli się na to zgadzamy, to jest to okres przejściowy. Można być też od początku bardziej zdecydowanym i bardziej bronić tego swojego terytorium. I pamiętam, że na przykład Ola Budzyńska mówiła o tym, że ona od początku na przykład wyznaczyła godziny pracy od poniedziałku do piątku, tak. Już powiedzmy tam, nie wiem, od 9 do 17 i ona w innych godzinach nie... No być może, no, nie pamiętam w tej chwili godzin, więc tutaj proszę się nie trzymać konkretnych godzin. Natomiast chodzi o to, że od początku wyznaczyła te godziny i poza tymi godzinami nie pracuje od startu, od pierwszego dnia. I to jest też pewien sposób, jeżeli, wiesz, tylko Ola pracuje w trochę innej branży. Ty pracujesz w takiej branży, że być może nie jesteś w stanie tego określić, bo choćby ze względu na pogodę, wiadomo, że jeżeli pracujesz, masz jakby z branżą rolniczą, to tam pogoda jest podstawowym elementem, a nie to, że czy jest 13 maja, czy 14 w kalendarzu.
Dokładnie. Poza tym Ola Budyńska dla mnie jest osobą ponadprzeciętną, tak? I dla takich osób właśnie jak Ola Budyńska ułożenie pewnych rzeczy z mojej perspektywy wydaje się łatwiejsze niż dla takiego szaraczka człowieka, który przede wszystkim musi ze sobą powalczyć, tak? A dopiero później powalczyć gdzieś tam z całym światem, bo ja też tobie, Marek, ogromną rację przyznaję, że te rzeczy leżą we mnie, ten konflikt, tak? Tu klient, tu rodzina, tutaj różne rzeczy, tutaj dobry wypoczynek, urlop, też za który zapłaciłem, tak? Bo wyjeżdżamy sobie gdzieś tam w góry, nad morze czy za granicę. Cały rok pracowaliśmy na to, żeby zarobić na ten urlop, tak? Żeby być z tą rodziną i później co? Zamiast delektować się tym hotelem, tym jedzeniem, tymi widokami, zabytkami, to my siedzimy, prawda, gdzieś na patio i ględzimy z klientem, czy nie wiem, odbieramy maile przy recepcji, bo jest darmowe wifi. No to też chyba nie o to chodzi, za to, żeśmy dużo pieniążków zapłacili, tak? Na które pracowaliśmy cały rok. Więc te konflikty jakby w człowieku wewnętrzne są, a urlop no, jest bardzo potrzebny z jednej strony, a z drugiej strony dla mnie to jest taki czas, kiedy mi jest trudno powrócić. Nie wiem jak inni, co ty powiesz, ale mi po urlopie się ciężko wraca do pracy. Zanim wpadnę znowu w ten cały tryb, w ten cały młynek, mimo że to już tak sezon wygasza, u mnie tak już powoli się wszystko przygotowuje do zimy, to jednak powrót po urlopie jest takim trudnym powrotem, żeby znowu wrócić na te tory i rozpędzić ten pociąg, który pędził przed urlopem. Tak, zawsze, no myślę, że każdy potrzebuje aklimatyzacji. Jeżeli ten urlop jest rzeczywiście udany i wypoczniemy, to wracamy z taką energią, ale jednak no, przestawienie się do tego, żeby znowu ze spędzania dnia na plaży, czy gdzieś tam w górach, czy w jakimś innym miejscu, w kompletnie inny sposób, w innym otoczeniu, w innym powietrzu, w innych warunkach usiąść przed komputerem, czy wrócić do takich normalnych obowiązków, no to wymaga chwili, żeby się zaaklimatyzować po prostu, więc to myślę, że wiele osób tak ma. Dobra, super. Dzięki Marek za rozmowę, dzięki za porady i za sugestie. Myślę, że one też będą, kilku przedsiębiorców też jest może w takiej sytuacji jak ja, tak? Jeśli chodzi o prowadzenie jednoosobowej działalności, więc może komuś oprócz tylko mnie pomogliśmy tą naszą wymianą zdań. Bardzo dziękuję za rozmowę i już dzisiaj się łączył z tobą, nie będę. Pozdrawiam. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Na razie. Hej. To był Albert. Mam nadzieję, że Albert nie będzie dzisiaj moim jedynym rozmówcą, dlatego że mam nadzieję, że wy też macie swoje doświadczenie urlopowe. Chociaż powiem szczerze, że kiedy dzisiaj napisałem i powiedziałem na Instagramie o tym, że będzie taki temat, jak przygotować się do urlopu, żeby firma działała sprawnie w czasie naszej nieobecności, to jeden ze słuchaczy, Michał, napisał mi nie wyjeżdżać. No, ale oczywiście żartował, bo Michał akurat ma działalność internetową i bardzo dobrze to sobie wszystko ustawia, tak żeby móc wyjechać. Ewelina się do mnie dodzwoniła. Cześć, Ewelino. A jednak nie, Ewelina. A ja miałem napisane tutaj na Skype'ie Ewelina. No to rzeczywiście. Edwin, przepraszam, to ja widzisz, bo mam monitor z boku, źle zerknąłem, bardzo cię przepraszam, Edwinie, moja wina, moja bardzo wielka wina. Usłuchałem wyzwania. Super. Usłuchałem wyzwania, bo jestem dzisiaj pierwszy dzień, w zasadzie byłem po urlopie w pracy, świeżo w temacie. Aha, no i powiedz mi, jak się do tego urlopu przygotowywałeś, znaczy pierwsze pytanie, czy ty masz firmę jednoosobową, czy masz pracowników? No, w tym momencie już mam pracowników, ale ten etap jednoosobowej firmy mam już za sobą. Aha. Jak wyglądały twoje urlopy, kiedy miałeś firmę jednoosobową? Jeździłeś w ogóle na urlop? Przygotowywałeś się jakoś do tego, żeby klienci się nie zapłakali, kiedy ciebie nie będzie? No, początkowo było to bardzo trudne i podobnie jak Albert, miałem takie podejście, aha, że musiałem być dostępny, no bo urlop nazywałem czasem, w którym przestaję zarabiać pieniądze. Jeżeli no przestawałem pracować, no to nie ma pieniążków. Ale powiem ci, że no w zasadzie w tym roku pierwszy raz poczułem pełny luz i pełny reset, ponieważ całkowicie przypadkiem zapomniałem komputera do urlopu. Aha. I to była chyba jedna z najlepszych rzeczy, która mi się przydarzyła. W zasadzie z reguły w ostatnich latach nie pracowałem na urlopie. I jedną taką z podstawowych rzeczy, którą gdzieś zasłyszałem i postanowiłem wdrożyć,
no to było znalezienie sobie zastępstwa. Mhm. Generalnie jest tak, że od jakiegoś czasu, nawet na co dzień, staram się nauczyć klientów, że po pewnych godzinach nie odbieram telefonu i to się nie udawało, więc telefon po godzinach pracy jest wyłączony z komunikatem, że nie pracujemy. Chyba, że nastąpi jakaś awaria, to wtedy mają możliwość kontaktu. Mhm. Natomiast kiedy wyjeżdżam na urlop, to staram sobie tak poukładać sprawy, żeby ktoś mógł odebrać ten telefon. Mhm. I najczęściej jest to, no ja nie mam dużej firmy, bo pracujemy w 5 osób, więc jak z żoną wyjadę, to zostają 3, a dwóch chłopaków zajmuje się montażami, reklam, no więc oni też nie za bardzo mogą, więc ktoś tam musi ten dyżur telefoniczny pełnić i tak z mojego doświadczenia wygląda to, że klienci po prostu chcą mieć jakiś kontakt, najczęściej dzwonią z jakimiś pierdołami, tak można powiedzieć, no tak, drobnymi sprawami i no, zdarza mi się, że na przykład skontaktuję się z klientem podczas urlopu, ale te kontakty są przefiltrowane przez osobę, która ten telefon odbiera. Jeżeli to będzie naprawdę pilna potrzeba, to wtedy no, zainterweniuję, ale zdarza się to naprawdę, naprawdę rzadko. Więc pierwsza rzecz, którą ja tak mogę doradzić, żeby po prostu ktoś odebrał telefon. Nie wiem, można kogoś poprosić. Ja w tym roku poprosiłem moją mamę. Po prostu odbiera telefon i mówiła klientom, że jesteśmy na urlopie, ona przyjmie informację, zapisze to. Można napisać maila, my być może odpiszemy, ale trzeba poczekać parę dni na odpowiedź od nas. I tak naprawdę większość klientów nie miała z tym żadnego problemu. Mhm. Była tam jakaś drobna awaria, która i tak okazała się błahą rzeczą. Dla klienta ten problem jest nie wiadomo jaki zazwyczaj, jest niewyobrażalny. On musi go załatwić teraz, a najczęściej są to jakieś drobnostki, więc ja nie musiałem mieć zawracanej głowy takim problemem, bo ktoś odebrał w firmie telefon. Miałem takiego znajomego, który wyłączał telefon podczas urlopu. Klienci dzwonili i się złościli, no bo nie wiadomo o co chodzi. Tak. Abonent jest poza zasięgiem i to jest mega irytujące, bo ty nie wiesz o co chodzi. O, widzisz, to jest, tak, to masz absolutnie rację i to jest bardzo ważna wskazówka, że no, wiadomość pod tytułem nie ma mnie, to jest żadna wiadomość. To jest tak, jak czasami w sklepach się widzi kartkę, wracam za 15 minut. No ale od kiedy? Znaczy, napisz, wracam o 13:15 i wtedy to będzie informacja. Więc podobnie rzeczywiście z tym komunikatem w telefonie jest super wskazówka. Jeżeli wyjeżdżamy, a klienci dzwonią na komórkę, to nagrajmy tam wiadomość głosową. Jestem na urlopie, wrócę w dniu tym i tym. No, chociażby tak. No. Ja mam zrobione przekierowanie połączeń po prostu i one kierują na inny numer i no to nie wszyscy wiedzą, ale jeżeli na przykład jest coś pilnego, tak, do mnie się nie dodzwonią, ale jakby napisali SMS-a, to ja bym go odczytał, no nie? To jeżeli osoba, która jest w tym wypadku na przykład, to była moja mama po prostu, która też pracuje u mnie, ale troszkę innymi rzeczami się zajmuje, ale odbierała telefon i powiedziała, że jeżeli coś jest pilnego, to można napisać SMS-a, jeśli uznam, że to jest naprawdę ważne, to odpiszę, bo jestem na urlopie, ale mówiła, że jednocześnie, że zapomniał telefonu, nie zapomniał telefonu, tylko zapomniał komputera i faktycznie było to całkowicie przypadkowe, że nie wzięliśmy i bardzo dobrze. Naprawdę polecam nie brać żadnych sprzętów elektronicznych, no poza telefonem. Tak, ale uświadomiłeś mi, że u ciebie to był przypadek, a ja rzeczywiście w pewnym momencie było coś takiego, że gdzieś leciałem samolotem z małym bagażem, tam jakoś nie mogłem tego komputera zabrać i stwierdziłem, dobra, to nie biorę komputera i odkryłem rzeczywiście, no też poniekąd przypadkiem dzięki temu tej konkretnej sytuacji, że kiedy nie wezmę tego komputera, to rzeczywiście dużo mniej pracuję, no bo jak już go mam, to zawsze jest pokusa, żeby go otworzyć, tam sprawdzić maile, tutaj zajrzeć na Facebooka i tak dalej. Z telefonu teoretycznie, znaczy można to wszystko zrobić, tylko że to trwa dużo dłużej i jest bardziej upierdliwe. Pisanie tekstów na telefonie jest, wiadomo, dużo bardziej czasochłonne. Można je dyktować, ale to też tam nie zawsze to dyktowanie działa jak należy, więc ograniczenie sprzętowe to jest bardzo dobra wskazówka. Tak, no i my generalnie jadąc na urlop, bo ja włożyłem plecak z komputerem, ale mieliśmy mały problem techniczny z samochodem, musieliśmy na jeden dzień wrócić
I przypadkiem wyjąłem. I kiedy byłem na miejscu, mówię, no dobra, sprawdzę pocztę. Gdzie jest komputer? Nie mam. Super. Naprawdę, no taki reset się bardzo przydaje. To, co wspomniałeś wcześniej, tym autoresponderze, no to jest mega kluczowa rzecz, bo tak naprawdę wróciłem dzisiaj i odpisałem na te maile zgodnie z tym, co powiedziałem klientom, że dzisiaj wracam, dzisiaj odpiszę. No i ludzie czekali. Po prostu do dzisiaj. Część z nich zadzwoniła. Co prawda nie udało mi się na wszystkie, bo nie wiem, przez cały dzień chyba z 50 wiadomości musiałem napisać, więc było tego sporo, ale nie było to jakimś wielkim problemem. No, po tylu latach, jak już prowadzę firmę, no to po prostu zauważyłem, że ci klienci, z którymi chcę współpracować i na których mi zależy, naprawdę szczerze szanują ten czas, który musimy poświęcić na odpoczynek. Mm-hmm. I to są naprawdę wartościowi klienci. Albert tam wspominał o czymś takim, że zależy na relacjach. Kiedyś dokładnie patrzyłem tak samo jak on, będąc sam. I naprawdę to było dużo trudniejsze. Ale myślę, że nawet będąc samemu można w jakiś prosty sposób sobie załatwić zastępstwo. Przynajmniej taką rzecz, że ktoś odbierze za ciebie telefon, albo przekierujesz rozmowę do kogoś innego. Mhm. Zwłaszcza, że dzisiaj to jest żaden koszt, więc no tak. To może być dla wielu pomocne. Super, bardzo ci dziękuję. Widzę, że dzwonił Wiktor, teraz zniknął, ale mam nadzieję, że zadzwoni jeszcze raz. Powiedz mi jeszcze tylko, skąd dzwonisz? Piotrków Trybunalski. Z Piotrkowa. Prawie o, to centrum Polski. Super, z Piotrkowa jeszcze nie mieliśmy chyba rozmówcy, więc bardzo się cieszę. Wielkie dzięki, trzymaj się, pozdrawiam serdecznie, cześć. To był Edwin. Szymon dzwoni, o proszę. Cześć Szymon. Cześć Marku. O, słychać cię teraz dobrze, świetnie. Słychać. Tak, tak. Jakie ty masz doświadczenia z urlopami? Jak się przygotowujesz do tego, żeby firma działała bez zarzutu, kiedy ciebie nie ma? Wiesz co, dla mnie to jest w ogóle bardzo taki temat bieżący, bo ja dosłownie za kilka dni wyjeżdżam na dwutygodniowy urlop po takim roku pracy, gdzie firma się mocno rozkręcała i myślę, że taki czas przeznaczany miesięcznie na pracę zamykał mi się w jakichś radosnych 350-400 godzinach. Więc od życia młodego przedsiębiorcy. Zatem mam bardzo dużo takich zagwozdek z tym związanych. Chętnie ci powiem, jak to zorganizowałem i jak to obmyśliłem na teraz. Aha. Jest to tak zorganizowane, że doszedłem do wniosku, że akurat w przypadku mojego biznesu, nie jestem firmą jednoosobową, ale w przypadku mojego biznesu jestem w stanie założyć, że żadna sprawa nie jest na tyle pilna, że muszę ją rozwiązać od ręki. Zatem podjąłem trudną decyzję o pełnym przekierowaniu skrzynki służbowej i telefonu, który mam do osoby, która u nas pracuje, i umówiłem się z nią na tak zwane zielone okno, że jeden raz w ciągu dnia na tym urlopie od godziny 19 do godziny 20 może do mnie trafić SMS albo mail z pilnymi sprawami. Ale uwaga, nie telefon. I jakby znowuż, jeżeli uznam, podobnie jak poprzedni rozmówca, że to jest sprawa na tyle pilna, że jestem jakby zobowiązany ją rozwiązać, no to wtedy się za to zabiorę. 19:20, dlaczego? Dlatego, że akurat wtedy zasypiają dzieci. Mhm. Zatem doszedłem do wniosku, że to godzina, która i tak jest taką w pewnym sensie godziną straconą, i w taki sposób będę w stanie to spożytkować. Więc jakby jestem mocno nastawiony na to, żeby odpocząć. No i oczywiście przed wyjazdem też pełna komunikacja do klientów o tym, że jest urlop. My się zajmujemy doradztwem sprzedaży, zatem też jest trochę tak, że klienci dość mocno to szanują, bo to taki biznes mocno oparty na zaufaniu między nami a naszymi klientami. Zatem tak na wstępie planuję, no ale czy się uda i czy ten plan się powiedzie, no to będę w stanie wam powiedzieć za mniej więcej 3 tygodnie. A powiedz, czy delegujesz na czas urlopu jakieś obowiązki pracownikom, coś takiego, czym ty się zajmujesz na co dzień, i wiadomo, że kiedy ciebie nie ma, to ktoś inny będzie to wykonywał? Tak, to jest dość dużo obowiązków i to też zmotywowało mnie do tego, żeby opisać część procesów w firmie. Aha. To znaczy, rzeczywiście spisałem kilka procesów,
przy okazji tego urlopu. Takich procesów codziennych między innymi to jest proces dość trywialny, natomiast proces ofertowania, który jako właściciel, czy nawet sprzedaży, bo tak to trzeba powiedzieć, proces sprzedaży, który jako właściciel mam mocno pod sobą, chcę go w pewnym sensie kontrolować, i bo to jeszcze nie jest duża firma, no i tutaj rzeczywiście dość dużo rzeczy się spisało. I krótko mówiąc, przy tej okazji udało mi się trochę rzeczy zrzucić na dół, mówiąc wprost. Ja myślę, że to, co powiedziałeś o procedurach, to jest bardzo dobra wskazówka dla osób, które chciałyby mieć więcej wolności w ramach swojej firmy, bo przygotowując się nawet do urlopu, tak jak ty mówisz, można przy okazji stworzyć pewne procedury, które powodują, że no, ja mogę te urlopy później też powielać. Jeżeli ludzie wiedzą, co mają robić, kiedy mnie nie ma, to nie jest powiedziane, że ja mogę mieć tylko jeden, na przykład dwu- czy trzytygodniowy urlop w ciągu roku. Jak będę potrzebował mieć kolejny, czy będę chciał mieć kolejny, to mogę go wziąć i będzie mi już dużo łatwiej to ogarnąć, bo no, plan będzie przygotowany, każdy będzie wiedział, co ma robić. Pięknie powiedziane, Marku, krótko mówiąc. Dziękuję ci bardzo. Dobra, widziałem, że znowu Wiktor próbował się dodzwonić, ale ty byłeś szybszy, więc Wiktor, jak chcesz, to dzwoń. Czy jeszcze... Usuwam się w cień i zostawiam miejsce Wiktorowi. Wielkie dzięki i serdecznie. Dziękuję bardzo, a ja jeszcze powiem, że gdybyście mieli ochotę posłuchać Szymona w większym wymiarze, to był niedawno gościem odcinka numer 274 i mówił o tym, jak wybrać CRM dla małej firmy, więc zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania również tego odcinka. Jest Weronika. Uwaga, uwaga. Dzień dobry, Weroniko. Dzień dobry, Marku. Może coś trochę pomogę. Super. Jak tam Wiktor może się zgłosi albo ktoś inny, ale bo ja mam takie pytanie do ciebie. Bo wiem, że byłeś niedawno na urlopie, przynajmniej tak mi się wydawało. Chyba z Wielkiej Brytanii jakieś wrzucałeś relacje na Instagramie. I takie moje pytanie do ciebie, bo obecnie w dobie internetu, czy w ogóle można być na urlopie? Bo to tak jak już tu wspomniana była Ola Budzyńska, ale ona też jak wyjeżdża na urlop, to też gdzieś coś tam wrzuca z tego urlopu. Czy w ogóle istnieje takie pojęcie urlop? Dlaczego o to pytam? Bo właśnie nikt nie dzwoni. Aha. I jakby nie ma takiego typowego urlopu już teraz może. Może coś takiego nie istnieje, że słuchacze, którzy słuchają twoich audycji, nie mają takiego typowego urlopu, jak kiedyś to było. No bo, no jak to jest? Niby jesteśmy poza firmą, ale no często mamy sprzężony ten nasz interes z internetem, z Instagramem czy z Facebookiem i gdzieś tam jednak coś się przewija. Tak, ale wiesz co, znaczy, powiem ci tak, jeżeli wrzuciłem coś z Wielkiej Brytanii, to na pewno nie byłem na urlopie, bo ja tutaj mieszkam, więc to było akurat z domu. Mogłem wrzucić na przykład znaczy, z Barcelony. Tak, odebrałam te wycieczki, taki mini urlop. To jakiś tam może weekendowy wypad, coś tam takiego. Do Robin Hooda, coś takiego. Tak. No to taki, to mamy akurat tutaj zaraz obok miasta Park Narodowy, więc to jest blisko. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy tak naprawdę jesteśmy na urlopie, jeżeli dzielimy się tym w mediach społecznościowych, myślę, że to jest domena przedsiębiorców internetowych. Powiem ci tak, ja generalnie nie wrzucam, u mnie nie znajdziesz w mediach społecznościowych ani zdjęć mojej żony, ani zdjęć mojego dziecka. Ja, jeżeli gdzieś jestem na przykład na urlopie, to czasami coś tam wrzucę, jeżeli coś mnie zainteresuje, ale ja to traktuję bardziej w takim sensie, że słuchajcie, jestem na urlopie, czyli nie zawracajcie mi głowy innymi sprawami, bo ja teraz odpoczywam. Więc to jest, z mojego punktu widzenia, to jest też taki przekaz. Nie spodziewajcie się, że nie wiem, odpiszę wam na jakiegoś maila, którego mi przysłaliście, bo ogólnie nie siedzę teraz z nosem w skrzynce. Jestem na urlopie, więc to jest tego. Znaczy temu służy ten przekaz również w moim przypadku, poza tym, żeby, nie wiem, podzielić się tym, że znalazłem jakieś fajne miejsce na przykład, które super wygląda. I wydaje mi się, że to jest zdrowe i myślę, że w sensie zdrowe jest to, żeby w ogóle odpoczywać i jeździć na te urlopy, dlatego że też słyszałem ostatnio coś takiego, że to pokolenie, z którego ja jestem, to jest pokolenie, dla którego takim największym
największą wartość, dla którego największą wartością była praca. I rzeczywiście jest tak, że siedzenie długo w firmie i takie ciśnięcie to było coś, co było uznawane za cnotę. W tej chwili pokolenie Z tak zwane ma zupełnie inaczej. Dla nich liczą się inne wartości i oni nie mają zamiaru się zacharowywać po 12 godzin na dobę czy coś. Oni chcą mieć frajdę z tego, co robią. I to niekoniecznie oznacza, że pracują mniej, ale to oznacza, że pracują tak, jak chcą, tam, gdzie chcą, w takim stylu, jak chcą. Czasami robią różne projekty zupełnie niepowiązane z sobą. To nie jest tak, że oddają się w całości jednej firmie, tylko dobierają sobie różnie te aktywności. I wydaje mi się, że... Może to, co mówisz, to wtedy wykasowuje to pojęcie urlopu powoli. Ale właśnie wydaje mi się, że wiesz co, znaczy być może to jest kwestia używania samego hasła urlop, może nie wiem, może można to nazwać, nie wiem, jakimś tam wypadem na tydzień gdzieś tam na rowery czy cokolwiek, ale ja nie sądzę, żeby ludzie mniej odpoczywali, przedsiębiorcy. To znaczy, jak patrzę na przedsiębiorcę, może to jest też kwestia tego, że wiesz, że ja dłużej prowadzę firmę z każdym rokiem, no i im dłużej ją prowadzę, tym bardziej zwracam uwagę na ludzi, którzy są gdzieś mniej więcej na podobnym etapie do mnie. I widzę coś takiego, że kiedy ta firma już jest w miarę stabilna, to człowiekowi jest po prostu łatwiej wyjechać na urlop. To jest jedna sprawa, no bo ma to wszystko już poukładane i nie ma takiego stresu, że coś tam się wydarzy niespodziewanego. Niewiele rzeczy jest cię w stanie zaskoczyć po iluś tam latach. Druga sprawa, że jest większa stabilność finansowa, więc też nie ma tego stresu, o którym mówiłem przy rozmowie z Albertem, że no, na początku boisz się, że przyjdzie jakiś klient, a ciebie tam nie będzie, a ten klient to jest znaczący element twojego budżetu, więc to też się z latami zmienia. A trzecia sprawa jest taka, że to się też zmienia z wiekiem i im człowiek starszy, tym mu się mniej chce pracować, no taka jest prawda, więc chętniej wypoczywa po prostu. Tak. No to widzisz, no jeszcze jest urlop jako wakacje pojmowane, a ja mogę powiedzieć coś też z perspektywy, no urlop jako wakacje, gdzie no jak już kiedyś tam wspominałam, ja się zajmuję kozami, obecnie jako rolnik, no to de facto nie ma tego urlopu, tak, no bo nie powiem kozom, że idę na urlop, ale no odbiorcom już moich produktów łatwiej mi jest to powiedzieć, bo na przykład w danym momencie tego nie produkuję, tych kozich serów, ale urlop dla mnie też ma znaczenie jako urlop macierzyński. I ja się rozbiłam o to, ponieważ w trakcie prowadzenia swoich działalności pojawiały się u mnie dzieci. I jako firma jednoosobowa, no było to na początku wybrać, czy faktycznie podejmuję ten urlop macierzyński i nie zarabiam, zawieszam działalność, czy no dalej trzeba właśnie działać i być dostępnym dla klientów, tylko w jakichś tam innych godzinach, bądź wytłumaczyć się z tego, jaka jest teraz sytuacja. To też nie było proste. Tak, to jest, powiem ci, trudna decyzja. Znaczy, w ogóle jeszcze jedna sprawa, dziwię się, że nie zastrzegłaś, że w ogóle sformułowanie urlop macierzyński to jest jakaś abstrakcja, bo to nie jest żaden urlop, bo to nie jest tak, że się leży i odpoczywa, tylko człowiek ciężko pracuje i jeszcze nie dosypia po nocach, więc to tutaj sformułowanie urlop jest żartem. Ale rzeczywiście tematem tego odcinka są generalnie urlopy wypoczynkowe, ale faktycznie to, co powiedziałaś, no to też jest bardzo duży dylemat, czy wyłączyć się z pracy. W Polsce traktowany jest ten urlop macierzyński jako urlop wypoczynkowy. Także na razie jeszcze ciągle jest taka mentalność, też mi się wydaje. No tak, znaczy dla kogoś, kto tego nie doświadczył, to może się tak wydawać, bo słowo jest mylące, ale no, ci, którzy mają dzieci, myślę, że zdają sobie sprawę z tego, że urlop macierzyński z urlopem wypoczynkowym nie ma kompletnie nic wspólnego. Jak moi przedmówcy mówili, no to jest to, żeby powiedzieć komuś, że się idzie na urlop, właśnie jak jest ta mała firma, to jest to takie czasem ciężkie do przełknięcia. Ja na przykład, jak rozpisywałam programy treningowe w sporcie i w dietetyce, no to starałam się zawsze rozpisać na tydzień, dwa tygodnie do przodu komuś i też były to, tak jak tutaj powiedział przedmówca, że jeżeli była to pilna sprawa, okienko, godzina,
rodzinowe i naprawdę jakiś tam pilny telefon jakby się waliło i paliło, tak? No, ale co do tych komputerów, to też ograniczanie sprzętu to jest dobry motyw. Zgubienie w cudzysłowie telefonu gdzieś na jakiś czas, na pół dnia, zostawienie go gdzieś tam w kieszeni, w szafce, to też jest dobre, bo to też nie kusi właśnie, żeby zaglądać nawet nie tyle do maili, co ogólnie na różne te społecznościowe portale, które rozpraszają i one wciągają do tego, aby być przy tym urządzeniu i właśnie potem odpowiedzieć, a gdzieś tam coś poszperać, a może, a coś, albo mi się nudzi i też nie wiem, czy my umiemy już odpoczywać właśnie, żeby nam się nie nudziło, bo wtedy wydaje nam się, że mamy więcej czasu, a to spojrzymy tu, a komuś na profil, a coś i to też nie jest takie do końca zdrowe. I się sugerujemy, a się inspirujemy, a może faktycznie my też coś wrzucimy z tego urlopu. A nawet tak jeżeli nie wrzucimy, to ktoś coś napisze, co nas sprowokuje do komentarza i potem, czy ktoś odpowiedział na ten komentarz, a co odpowiedział, wciągamy się w jakąś dyskusję i już odpływamy z tego urlopu, już jesteśmy znowu głową gdzie indziej. Tak, a często jest też właśnie przy tych małych firmach, że posiada się telefon firmowy i prywatny jakby jako jeden, prawda? I jest gdzieś tam SMS, a powiadomienie ze skrzynki, a jeszcze coś, ten telefon cały czas miga. To my tak sobie też nałożyliśmy tą nową technologią taki kaganiec. Tak mi się wydaje. To znaczy tak, jest na pewno coś takiego, że wiele osób oczekuje, że inni będą ciągle w kontakcie, no bo są techniczne możliwości. Nawet w tej chwili z tymi różnymi takimi roamingami bez szalonych cen, to nawet jak ktoś jest za granicą, kiedyś było tak, że jest za granicą, ojej, to nawet zadzwonić do niego nie można, bo on wtedy będzie płacił. Ale w tej chwili to już się pozmieniało i jest takie oczekiwanie, że przecież każdy powinien być zawsze dostępny, no bo zawsze ma komórkę przy sobie. Nie ma się co dać zwariować. Kiedy mówiłaś o mailach, to mi się przypomniał jeszcze jeden bardzo fajny trik. Jeżeli jedziesz na przykład na wakacje, i powiedzmy, że nawet znajdziesz jakiś taki czas, że będziesz chciała odpisać na maile, które przyszły w trakcie, to są takie programy mailowe, które pozwalają ci odpisać na maila, ale nie wysłać go natychmiast, tylko określić datę, kiedy ten mail ma zostać wysłany do odbiorcy. I najlepiej tę datę ustalić na pierwszy dzień po swoim urlopie rano. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zaczniesz odpisywać na te maile, nawet wiesz, no w dobrej wierze, jesteś w połowie urlopu, masz wolne popołudnie, kompletnie nie masz co robić, myślisz, a zajrzę do skrzynki, odpiszę. Nawet załóżmy dobry wariant, że tam nie ma żadnego pożaru, nie, że od razu tutaj musisz odwoływać drugą połowę urlopu, ale z dobrej woli odpisujesz tym ludziom, to oni widzą, miała być na urlopie, ale odpisuje, to chyba można do niej napisać i ona odpisze. I cały, wiesz, cały plan przygotowawczy związany z tym, że uprzedziłaś ludzi, że jesteś na urlopie i żeby ci nie zawracali głowy, bierze w łeb, dlatego że ty im dałaś sygnał, słuchajcie, jestem dostępna dla was. Więc takie opóźnione wysyłanie wiadomości to jest też dobry sposób na to, żeby mieć trochę tej roboty z głowy, żeby nie zrobiła ci się sterta 300 maili, jak wrócisz z urlopu. Więc możesz sobie częściowo tę kolejkę rozładować, ale dla odbiorców ciebie cały czas nie ma i nie ma z tobą kontaktu. Dobrze, bardzo ci dziękuję, Weroniko. Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. Na razie, do usłyszenia. No i kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście przed urlopem, to będzie ten urlop wasz udany i wypoczniecie i przygotujecie się do niego tak, żeby mieć święty spokój na tym urlopie. Na koniec chciałem jeszcze, bo pojawiła się nowa recenzja w iTunes już jakiś czas temu, ale jeszcze jej nie widziałem, przeczytałem ją dopiero dzisiaj. Recenzja od Ariela Miłkowskiego, zatytułowana Zmieniasz życie. Cytuję te recenzje z iTunes czasami, więc te też zacytuję, bo naprawdę wzruszyłem się, kiedy ją przeczytałem. Jesteś jedną z niewielu osób, które bez znajomości osobistej miały tak ogromny wpływ na moje życie. Towarzyszysz mi niemal codziennie od lat i to dzięki tobie zawodowo jestem w tym miejscu, w którym jestem. I choć przede mną jeszcze długa droga, to pierwsze kroki w budowaniu mojej małej, niedługo wielkiej firmy z misją stawiałem, ucząc się z tego podcastu. Polecam każdemu, kto kiedykolwiek myślał o własnej firmie. Podcast zawiera
zawiera bardzo dużo merytorycznej wiedzy i inspiracji, a świetna jakość dodatkowo umila chwile spędzone z Markiem i jego gośćmi. Serdecznie gratuluję i jeszcze raz polecam, bo warto. PS, Marku, zrobię to kiedyś osobiście, tymczasem tutaj chciałem powiedzieć Ci dziękuję i nie przestawaj nagrywać, bo pomogłeś mi i pewnie wielu innym. Bardzo dziękuję, Arielu. Przemiło dostawać takie wiadomości. Jeżeli chcielibyście również taki komentarz, niekoniecznie taki sam, ale swój własny komentarz zostawić w iTunes, to zapraszam bardzo serdecznie, będę bardzo wdzięczny, bo takie komentarze pomagają zdobywać nowych słuchaczy dzięki temu, że podnoszą pozycję podcastu w rankingach i wtedy on jest lepiej widoczny dla osób, które zaglądają do iTunes, małej wielkiej firmy. Możecie też słuchać i na Spotify, i na YouTubie, i we wszystkich możliwych chyba aplikacjach do słuchania podcastów, więc bardzo gorąco Was do tego zachęcam. To był kolejny tego lata odcinek na żywo. Jeszcze kilka mam ich w planie. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Miło mi, że wpadliście, żeby ze mną porozmawiać. Trzymajcie się. Przyjemnego wieczoru, przyjemnego dnia, przyjemnego weekendu, cokolwiek przed Wami. Chcesz dodać swój komentarz albo posłuchać innych odcinków? Zajrzyj na maławielkafirma.pl.